Chciałbym Państwa poinformować, że zakończyliśmy nasze spotkanie, pierwsze spotkanie z panem prezydentem Rafałem Trzaskowskim. Po raz pierwszy w ogóle się spotkałem, to była nasza pierwsza rozmowa. Rozmowa przebiegała w bardzo dobrej atmosferze. Przedstawiliśmy swoje koncepcje, swoje wątpliwości, swoje pomysły na temat możliwości rekonstrukcji, odbudowy Pałacu Saskiego. Rozmowa poza tym, że przebiegała w dobrej atmosferze, również z udziałem ekspertów, którzy przedstawili katalog problemów, który należy omówić, który należy rozstrzygnąć. I ustaliliśmy wspólnie z panem prezydentem, że eksperci w bardzo krótkim czasie, bo w przyszłym tygodniu, spotkają się i będą rozmawiać o szczegółach. Proszę Państwa, ja potwierdzam, że rozmowy się toczyły w bardzo dobrej atmosferze i na tym mi przede wszystkim zależało, żeby spotkać się z panem marszałkiem i porozmawiać o tych wspólnych koncepcjach. Oczywiście tutaj jest mnóstwo pytań, trzeba usiąść i na ten temat porozmawiać, dlatego zgodziliśmy się na spotkanie ekspertów. Najważniejsze jest oczywiście to, czy odbudowywać pałac, jakie miałby pełnić funkcje. Zgodziliśmy się, że na pewno gdyby do tego miało dojść, to musiałoby to być funkcje otwarte, które będą służyły wszystkim warszawiakom, ale również wszystkim Polkom i Polakom. I w związku z tym postanowiliśmy rozmawiać na ten temat, powierzyć sprawę ekspertom. Na pewno, jeżeli odbędzie się debata na temat ewentualnego odbudowania Pałacu Saskiego, to ona się powinna odbyć w sposób całkowicie transparentny i przejrzysty, tak żebyśmy mogli porozmawiać przede wszystkim o potrzebach miasta, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, jaką funkcję to miejsce w przyszłości mogłoby spełniać. Sprawa nie jest prosta, diabeł tkwi w szczegółach i dlatego chcemy, żeby o tym przede wszystkim rozmawiali eksperci, a później będziemy wspólnie podejmować decyzje.